Ekipa Masno, popularni youtuberzy i dole dzisiejszych nastolatków, a do tego gang. Co kryją pod maskami? Czy na pewno wydupiają żur? Jak osiągają tak doskonałą barwę głosu, mówiąc Nara? Powiedzmy się prawdy. Okej, co tak naprawdę o nich wiemy? Generalnie nie wiem. Nigdy nie pokazują się bez masek. To dziwne. Dlaczego ludzie noszą maski? Mamy dwie opcje. Albo są poszukiwani, albo są brzydcy. To dopiero początek dochodzenia, a już przechodziły mnie ciarki. Wiem, kto może pomóc nam odpowiedzieć na to pytanie. Mój wieloletni znajomy, Czojtek, który pracował na FBI, CIA, PKP, CBD, HBO. Go! Czojtek, musimy wiedzieć o nich wszystko. A dokładniej, czy są brzydcy, czy poszukiwani. Po kilku godzinach Czojtek miał dla nas pewne informacje. Nie, panowie, nie da się jednoznacznie powiedzieć, czy masno są poszukiwani, czy są brzydcy. Jak to? Czemu? Bo oni noszą maski. Masno są mądrzejsi niż myśleliśmy. Musieliśmy kopać głębiej. Z czym wam się kojarzy Masno Gang? Z żurem. Z wdupianiem żuru. Wdupiamy żur! Wdupiamy żur! Tak? Ale czy faktycznie da się wdupiać żur? Nigdy tak o tym nie myślałem. No właśnie. Sprawdźmy to. No? Sprawdzimy, czy rzeczywiście da się spożywać żur nie tylko otworem gębowym, ale również odbytem, czyli potocznie wdupiać żur. W tym celu naleliśmy 5 litrów żurku do naczynia. Czojtek, zmierz proszę poziom tego żurku w tym naczyniu. 9,5 cm. Okej. Okay. Badek, rozpoczynaj ucztę. Smacznego. Minęło 15 minut. Badek, czy czujesz się najedzony? Nie za nic. Ciekawe. Okej, wystarczy. Czojtek, zmierz proszę poziom żuru w naczyniu. 2 mm mniej. To szokujące. Wychodzi na to, że masno nie oszukiwali swoich widzów i rzeczywiście... Nie! Już... Badek nie wdupił żuru. Jak to? Biorąc pod uwagę pole zanurzonej powierzchni dupy Badka i pole jego odbytu oraz zagęszczenie żuru, chodzi na to, że 2 mm, które straciliśmy, pozostały po prostu na powierzchni jego dupy. To szokujące, no. Wychodzi na to, że nie da się wdupiać żuru, mimo że tak często o tym wspominają. Tak prosto przyszło im oszukiwanie swoich widzów, mimo że ciągle mówili, że wdupiają żur. A kto okłamuje i oszukuje ludzi? Przestępcy. Poszukiwani. Poszukiwani. Wszystko zaczęło się układać w całość, ale musieliśmy wykluczyć też drugą opcję. Czy brzydcy ludzie mogą kłamać? Musieliśmy znaleźć najbrzydszą osobę na świecie, aby się dowiedzieć. Mógłbyś mi na jedno pytanko odpowiedzieć? Zresztą ja do ciebie też mam takie prościutkie. Nie. Drugi dzień naszego śledztwa. Wiemy już, że masno najprawdopodobniej są poszukiwani, na co wskazuje kłamstwo z wdupianiem żuru. Nie mogliśmy pójść dalej bez człowieka, który wie wszystko o aferkach w internecie. Boksdela. Boksdela? Halo? Boksdel. Jakiś dziwny głos, no. Boksdel. To ty, Boksdel? No jo. A co to? Słyszałeś kiedyś o gangu masno? No coś to słyszałem. Musimy wiedzieć o nich wszystko. Kim są? Co ukrywają? No Bartek, temat jest bardzo ciekawy i mam co do tego pewne podejrzenia. Bardzo długo byłem pewien, że masno to ty. Masny z kanału Abstrahuja. 80% liter z jego nazwiska zgadza się z nazwą kanału Masno. To ty. Ale argumenty były mocne do czasu, jak przyjrzałem się nazwie jeszcze dokładniej.
Co masz na myśli? No, przeczytajcie sobie mocno od tyłu. On sam. Chcesz powiedzieć, że Masno to jest jedna osoba? Dziś nie mogłem w to uwierzyć, ale ta teoria jest najbardziej prawdziwa. Wszyscy mówią po śląsku, noszą kominiarki, a do tego to nazwą. Musimy się nad tym zastanowić. Dziękuję ci bardzo, stary. Trzymaj się. Nara! Słyszałeś to? Tak. Boxer się z nami pożegna. Ale wierzę, jeżeli to jest prawda. Jeżeli Masno to jedna osoba, to odkryliśmy największe oszustwo w historii świata. To szokujące, ale dzięki wykorzystaniu technik obróbki wideo jednej osobie udało się oszukać tak wiele osób. Jeden człowiek stoi za tym wszystkim. Kto to może być? Masny? Masa? Mój stary? Pogrzało was? Przecież oni grali koncert, ich nie może być jeden. Badek, sprawdź, czy są już takie roboty jak w Westworldzie, co wyglądają jak ludzie i śpiewają. Nie istnieją. Czołty chyba ma rację. Po kilku dniach poszukiwań cofnęliśmy się do samego początku. Wciąż nie wiedzieliśmy, kim są członkowie gangu Masno, a Boxer, który był naszym najlepszym informatorem, podrzucił nam fałszywy trop. Wtedy jednak zauważyłem coś bardzo dziwnego. Co ty robisz? Hej! Co ty robisz? Co to jest? Łapnij go! Stój! Czemu robiłeś mi zdjęcia? Kim ty jesteś? Dzięki za obejrzenie i zapraszamy was na nasz nowy kanał VIP Games. Link w opisie, znajdziecie tam let's play'e. A z tej okazji robimy 24-godzinnego streama na Twitchu. W piątek o 18 będzie można wygrać siano, będzie można wygrać nagrody. Także zapraszamy. Jajca będą. Hello.